Po co ty mi wypominasz te kozaki? No, niekoniecznie kozaki, wszystkie. Ogólnie lubię zimowo ubrane kobiety. Może mi się głowa w czapce podobać na przykład. Ja się nie chcę przyznawać, jakie naprawdę mam upodobania. Właściwie wychowałem bez ojca, tylko tyle powiem. Może gejem nie jestem, jakby, żeby tam uprawiać seks z facetami, ale wspólne rzeczy u facetów i u kobiet mi się podobają. No gastro pojdzie. Mówiłem o tym kiedyś. Ale dobrze, żeby to wywołało tylko zainteresowanie zwykłe, a nie to mnie podniecało. Właśnie przez to ja nie mogę popolić kobiet, bo dzieciństwo nie w tą stronę mi ciągło. Zaczęło zmieniać dopiero w szkole zawodowej. Ja sobie nie wyobrażam, że w tyłek ktoś mi wsadzał, czy ja wsadzał do buzi, czy ktoś mi do buzi wsadzał, no zobaczcie, tak z facetami. Nie bardzo. Zresztą w dobie AIDS to jest niebezpieczne. To bywa, że wygląd kogoś tam jeszcze. Czy zarośnięty, zbrodacz. I kobiety właśnie. Szczególnie zimowo ubrane, latem twarz, fryzura. Jeśli mówię o kobietach, których nie znam, bo jak to są kobiety, może charakterem mi podnieca. Jeśli miała miły charakter, to wtedy wygląd chyba to się już nie liczy. Z facetami to raczej koledzy. Jak ktoś mi proponuje facet jakiś seks, to odmawiam zdecydowanie. Nie są takie przypadki. Na Badu na przykład. Jedno jest tak pewne, że lubię być masowany w plecach. Ktoś mnie głaszcze. Albo masażysta, jeśli facet by to robił, to masażysta, powiedzmy, mi plecy bolały, bo poprosił o to, to nie kobieta. Facet, jak mi to kolega kiedyś tak wygłupiał się, miałem takiego kolegę, który się wygłupiał natarczywy, taki strasznie jest on. Zachowywał się trochę jak gej, mimo że kobiety. Zacznijmy nad sobą kontrolę, po prostu ja się z nim nie chcę zadawać, on nachodzi, bo jego matka na przykład nie robi. Mnie tam nie podnieca jej on. Tego, jest taka ciekawostka, jak kobietę poznam, czy nawet tego faceta, znam tą osobę, to mnie nie podnieca. I to jest problem, że z kobietą nie będzie za bardzo powodzenia, bo poznałem jedną kobietę i jakoś mi się znudziła. Nie wyobrażam sobie uprawiać stosunków seksualnych z facetami, nawet z kobietami się nie chcę. Ja się tego boję, żeby nie zostać jakimś lubieżnikiem, gorcicielem. Tak samo jak z alkoholem, nie zaczynam z papierosami, narkotykami, tak samo i z seksem. Po prostu boję się uzależnienia. Ja nie lubię później występować. Nie wiem, czy tytuszki by mnie wymasował. Ale zdarzało się też dostawać takie podejrzane paczki właśnie, które były do zapłacenia, to nie odbierałem tego, bo już wymacałem tą paczkę, już widziałem, że coś jest w kształcie kiełbaski. Nie interesują mnie prostytutki ogólnie, w ogóle mnie interesują. To jakoś tak zwykła, jeśli już kobieta, to taka przypadkowa kobieta, która nic nie wie, mi się podoba, gdzieś widziana na ulicy. Może być Ukrainka, ale tam z Ukrainką się czasem nie dogadam. Ale z wyglądu mi się podoba, no, nie wychodzi tam, że kozaki mi podniecają, jak ktoś mi wysłał kozaki, no same kozaki nie, same w sobie kozaki mi nie podniecają. Czasami jak widzę kobietę, na przykład u kogoś jest kobieta w skarpetkach i widzę na przykład kozaki w przedpokoju, to łączę to wtedy, te fakty. Jak są zasłonięte stopy u kobiety, tym się, jak się kobieta w stopach jest i kozakach, to wtedy mi się bardziej nogi podobają, w tym sensie. Chodzi o zasłonięcie tak naprawdę stóp, nóg. Stop gołych nie lubię, ale w skarpetkach mogłyby być. Sztuczne nogi nie. Lale, żadne tego typu rzeczy mnie nie interesują. Podobają się wystające takie wełniane skarpetki z butów. Zauważyłem, to gdzieś tam widziałem zdjęcie dziewczyny, ktoś mi przesłał z psem. I właśnie z kozaczku wystawały skarpetki. To też taka sytuacja mi się podoba. Wtedy bym kazał kobiecie zdjąć te buty i połaskotać, za nóżki łapać. Gołe piersi tak z średnio mi się podobają. Nie to, nie, że nie lubię, tylko że po prostu nie chcę być posądzany po jakąś pedofilię, co coś w tym stylu. No. Później to jest wykorzystywane, jest montowane, sklejane, później jakieś są rzeczy, po prostu moje wypowiedzi wyrywane z kontekstu. Mam swoje upodobania. Swoje fantazje, swoje, jak to się mówi, te fetysze. O mi się gołe baby podobają, to mi się podobają zimowo ubrane kobiety. Bym przytulił kobietę tak przez bluzkę na przykład. Może nie przez kurtkę też, ale zdjął tą kurtkę, kazał zdjąć kurtkę. Przyszła do mnie i ją przez bluzkę przytulił. A najważniejszy jest charakter kobiety mimo wszystko. Chociaż mówię, ja tu mówię o kobietach, które widzę na ulicy po prostu, tak